Hej, cześć, witam serdecznie w Pillars of Eternity, kolejny odcineczek. Ja jestem Arkadiusz. Znajdujemy się teraz oczywiście w karczmie Gęś i Lis, gdzie trochę pohandlowałem, posprzedawałem wszystkie zbędne przedmioty. Oprócz tego kupiłem sobie zestawy obozowe i wypocząłem. I z tego co widzę, ukończyło nam się coś budować, konkretnie z kupcami coś związanego. Tak, gramy kupieckie. Dobrze, niech to będzie. Pójdziemy sobie teraz w dziedziniec. Zostały dwa dni. Tak jak wspomniałem, miałem naprawdę masę kasy, bo sprzedawałem te wszystkie śmieci, które powypadały z ostatnich przeciwników. Tutaj oczywiście nie możemy już nic więcej zrobić. Ze wszystkimi żeśmy porozmawiali. W takim razie opuśćmy to miejsce i udamy się teraz do świątyni Boediki, aby troszeczkę ruszyć główny quest, gdyż z tego co widzę, reszta tych zadań związana jest głównie z Kaednua. To znaczy mam tu na myśli tak. Tu oczywiście poszukiwanie Persoka. Tu oczywiście zadanie związane z tym miastem, to będziemy robić. To jest Kaednua. To jest Kaednua. Tutaj jest głównie zadanie związane z niezłownym. Należy sobie po prostu łazić i od czasu do czasu z nim zamienić dwa słowa. I oczywiście Eder. Eder na razie się nie określił chwilowo. Kolejne Kaednua i wezwanie do sądu, który znajduje się oczywiście w Zarzewiu. Do tego również dojdziemy. Oprócz tego głównym naszym zadaniem jest udać się w stronę świątyni Boediki. No dobra, w takim razie pomału sobie ruszmy. Sobie coś dyskutują ze sobą. Tu oczywiście okazuje się, że ci zawodnicy zostali stworzeni przez ludzi, którzy wsparli na Kickstarterze Pillars of Eternity. I oni nie do końca są związani tak naprawdę z grą. Znaczy są związani z grą, ale generalnie to są ludzie, którzy po prostu, że tak powiem, sobie istnieją, bo sobie istnieją. To jest taki wkład jakby naszych. Tutaj proszę pana, woła nas chłopczyk, niejaki Gordy. Chłopiec obserwuje przechodniów i przelicza garść usmolonych monet. Jego twarz i ręce są brudne od ziemi, ale reszta ubrania, jeśli nie liczyć plam strawy, jest w dobrym stanie. Kiedy podchodzisz, zaskoczony pospiesznie próbuje ukryć monety w kieszeni. Proszę pana, chce pan poznać sekret? Zapytuje Gordy, po czym wyciera nos w rękach. Znam naprawdę dobry sekret. Ostrożnie. Przemierzałam cały kontynent, a mimo to nie spotkałam twardszego negocjatora od mojej 7-letniej córki. Zauważa Sagani. Okej. No dobra, zapytajmy go więc w takim razie o ten sekret. Naprawdę? A jaki sekret? Chłopiec wzrusza ramionami i splata za plecami dłonie, kopiąc kamyk. Widziałem właśnie, jak jacyś ludzie ukrywali naprawdę ładne rzeczy. Mógłbym pokazać gdzie, ale mama i tata zabronili mi rozmawiać z obcymi. Powoli przenosi na ciebie wzrok. Ale może, gdyby mi pan w czymś pomógł, nie bylibyśmy już sobie obcy. Okej, czyli w czym mam ci pomóc? Głos Gordiego nagle staje się wyższy i nabiera tempa. Rycerze Tygla mają sztylety ze stali marchiańskiej. To najlepsza stal w okolicy, zaraz po stali durgańskiej, która się nie liczy, bo nikt już jej nie robi. Przerywa tylko, by złapać oddech. W każdym razie w sali odkrywców jest taki kupiec i on ma sztylet z prawdziwej stali marchiańskiej. Jego oczy stają się okrągłe. Powiedział, że mi go nie sprzeda, bo jestem dzieckiem, a dzieci nie znają się na sztyletach. Ale to nieprawda. Ja wiem o nich bardzo dużo. Wiem, że są różne rodzaje stali i wiem, że rycerze Tygla robią je w kuźni. Wiem, że czubkiem można przebić zbroję z cienkiej stali i że dobrym, ostrym sztyletem można przeciąć kość. Widzi pan, ile wiem o sztyletach? I naprawdę strasznie bym chciał taki mieć. I gdyby mógł go pan dla mnie zdobyć, to przyrzekam, że nigdy nikogo już o nic nie poproszę.
Okej. Gdy byłem w jego wieku, też miałem nóż. Nie ma lepszego sposobu, by nauczyć się, co można dźgać, a czego nie. Jestem za tym, żeby dać mu szansę. To jest oczywiście zdanie Edera. Co my tu możemy zrobić w takim razie? Mamy oczywiście opcję, oczywiście... Brzmi to rozsądnie, kupię go dla ciebie. Oczywiście mamy również opcję, jesteś za młody na zabawę bronią. Możemy stwierdzić również z pełną stanowczością, jeśli nie dostaniesz tyletu, gdyż wydłubię sobie nim oko. Możemy tutaj użyć stanowczości, jednocześnie kłamiąc. Zrobimy tak. Zdradź mi ten sekret teraz, a zdobędę dla ciebie sztylet od samych rycerzy Tygla. Okej. Okay. Myślę, że kurczę, tutaj sztylet, czy jemu się sztylet przyda, jest na razie małym berbeciem, więc myślę, że sztylet chyba niekoniecznie mu będzie potrzebny. Dlatego użyjemy tej stanowczości i skłamiemy. Zobaczymy, jak się zachowa ten zawodnik. Gordemu opada szczęka. Prawdziwy sztylet od rycerzy? Dobrze, oto sekret. Mordy przykłada dłoń do ust i mówi scenicznym szeptem. Widziałem, jak jeden z aktorów chował coś pod obluzowanym kamieniem w pobliżu teatru. Choć to prawdopodobnie nic tak atrakcyjnego jak sztylet ze Stary Marchiańskiej. Oczywiście udało nam się zyskać doświadczenie. Dobra, dzięki. I teraz nie muszę dawać tego głupiego sztyletu, nie jesteś zbyt bystrym chłopcem. Prawda? To raczej nie będziemy mu tego mówić, po prostu odejdźmy. No i mamy zadanie. Pewien sekret. On się nazywa. Tu oczywiście nie możemy wejść. Oczywiście udało nam się to zadanie od razu wykonać. Czyli dostaliśmy i wykonaliśmy. Tutaj mamy jakieś kolejne zejście. Skórokrzemień. Kurczę, ładna nazwa. Krasnolud. Okej, okay, krasnoludy są OP. Dobra, tu na razie chyba nie ma sensu wchodzić. Co my tu mamy? Katakumby. Nie, tutaj mamy ten cały teatr. Warto byłoby się tutaj do niego przejść i faktycznie wybadać sprawę z tym sekretem. Idźmy więc. Ach, przy okazji jeszcze troszeczkę przezbroiłem drużynę. Dałem co niektórym troszeczkę inne oparze, opancerzenie. Zmieniłem również lekko pancerze. Czy pancerze, właściwie to bronie. Mamy tu również jakiegoś Daltona. Czyżby Dalton z Lucky Luke'a? Tam było chyba trzech tych łebków, z tego co pamiętam. Jeden to był Dalton. Dobrze pamiętam? Chyba tak. Starzec kuśtyka w tę i z powrotem. Patrzy niewidzącym spojrzeniem, a pod jego oczami rysują się ciemne koła świadczące o wielkich, o wielu nieprzespanych nocach. Zdaje się rozmawiać z kimś, kogo tu nie ma. A jak walczyłaś? Słyszymy, jak Dalton coś mówi. Kładłaś dwóch jednym cięciem. Wspólnie odnieśliśmy nie byle jakie zwycięstwa. Ty i ja. No dobra, możemy tutaj oczywiście gościa zbesztać od razu. My jednak zapytamy, z kim rozmawia. Dalton zaskoczony podnosi na ciebie wzrok. Moja... na płomień. Przez chwilę myślałem, że ją słyszę. Kładzie rękę na piersi i łapie oddech. No dobra, a co cię trapi, mistrzu Daltonie? Tylko wspomnienia z młodości w szeregach Straży Północy. Wyprawy i przygody sprzed całych wieków. Kręci głową. Ostatnio wspomnienia przegranych bitew i poległych przyjaciół stały się szczególnie wyraźne. No dobra. Opowiedz mi o tych wspomnieniach w takim razie. To już niemal 60 lat, zaczyna Dalton. Znało nas całe Jelenioboże. Budziliśmy się, że już zawsze będziemy razem, zbierając skarby i stając się bohaterami pieśni. Zmarszczki wokół jego oczu pogłębiają się. Tak zresztą było, dopóki nie spotkaliśmy Heliga Stheyn. Był magiem. Po jego eksperymentach w dziedzinie nekromancji pozostał las trupów od Doliny Wytchnienia aż pod Śródlesie. Wytropiliśmy go, gdy uciekał do Republik Wailiańskich i dorwaliśmy na zachód od jeziora zatopionych grobowców. Głupcy z nas. Byliśmy zaprawieni, ale nie na tyle, żeby stawiać czoło jego nikczemnej magii. Nasza przewaga liczebna nie znaczyła nic wobec jego mocy.
Ktoś mądrzejszy zarządziłby odwrót, ale nie ja. Za sprawą jakiegoś przekleństwa bogów straciłem przytomność, a gdy ją odzyskałem, wszyscy moi strażnicy, moja ruina, wszyscy już nie żyje. Nie żyje. Wszyscy już nie żyli. Obejmuję rękoma pustkę przed sobą. No dobra, kim jest ta cała ruina? Moją przyjaciółką, towarzyszką broni i miłością, odpowiada Dalton. Chcieliśmy wspólnie przeżywać przygody, a później w spokoju cieszyć się naszą fortuną. Byliśmy młodzi i nie przyszło nam do głowy, że coś kiedykolwiek mogłoby nas rozdzielić. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo stetrytrzałego starca, ale słyszę je naprawdę. Głos szepczący mi do ucha, wołający mnie we śnie. Nocami widzę, jak błądzi po katakumbach pod miastem, próbując się wydostać. Choć brzmi to śmiesznie, nie mogę pozbyć się myśli, że ona jest gdzieś tam w dole i czeka na mnie. Nawet się tam zapuściłem, choć niemal przypłaciłem to życiem. Zawiesza głos. Gdybym był choć w połowie takim wojownikiem, jak za młodu, przeszukałbym każdy grób i szczurzą jamę, a tymczasem tkwię w tym rachitacznym ciele, dręczony poczuciem, że moja ukochana jest gdzieś tam w dole, a ja nie mogę ruszyć jej na pomoc. No dobra, dobra, w takim razie przeszukamy te katakumby w poszukiwaniu rowyny, taki jestem. Łzy napływają starcowi do oczu. Na południowy zachód stąd jest wejście. Trafisz na nie po drugiej stronie kanału. Pociąga nosem i ociera oczy. Naprawdę bogowie cię zesłali. Jeśli znajdziesz cokolwiek... Dobra. Znalazłeś ją? Wciąż jeszcze szukam kartów. Czyli oczywiście tutaj cała masa zadań przed nami. Tu mamy informację o tym, iż na powierzchni wody unoszą się pokruszone chleb i podarte ulotki. Okej. Okay. Mamy tu widza. No i dobra, mamy aktora i dublera, wow, cała masa, jakieś przedstawienie w ogóle. Nadszedł już twój czas, Sigramie, oto kres twoich dni. O, Leftenie, ona mnie wzywa, pianolica zbrojna. Ach, masz takiego pecha, jeśli chodzi o kobiety. Dobra, 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 dobra. Tutaj gdzieś powinno być coś ukrytego o tym, co wspominał ten mały berbeć, który poszukuje miecza. No dobra, coś tu mamy. Demowa figurka Skarabeusza. Okej. Okay. Picie i jakiś kamień. Czy to jest wszystko? Widz. Widz generalnie troszeczkę się... Czy tak to określę? Kurczę, co oni się stało? Zniknęli? Ławy zasłane są kościami kurczaków, popłuczonymi butelkami i tłustymi kawałkami papieru. Okej, okay, tu mamy tutaj. Co mamy tutaj? Mamy tutaj Lumdale. Ta posągowa kobieta ma spojrzenie tak ostre, że mogłaby ciąć kamień. Unosi swoje mocno zarysowane policzki i obdarza cię spojrzeniem. Jej oczy lśnią, podkreślone srebrnym cieniem i cienką antymonową kreską. Zanim zdążysz przemówić, kobieta wykonuje teatralny gest dłonią. Autografy po występie. Wielka sztuka wymaga wielkiej koncentracji, a od piesiady gwiazd oczekuje się właśnie wielkości. Okej, czym jest biesiada gwiazd? Oczywiście cały czas dyskutujemy i rozmawiamy z Lumdalą. Jesteśmy najznakomitszą trupą teatralną w mieście. Uważamy, rzecze Lumdala, że najlepsza sztuka jest bliska życiu i ona na nim się opiera. Spogląda na amfiterat z uniesieniem. Wystawiamy właśnie tutaj, w miedzianych alejach, dla oświecenia ogółu. Okej. Okay. Ostatecznie mogę poświęcić chwilę wielbicielowi. Swoją drogą, kurczę, tutaj ta nasza postać całkiem ciekawie stanęła, chciałem zauważyć. Dobra. I czym się zajmujesz? To w całości zależy od wymagań roli, rzecz Lumdala. Po czym kładzie smukłą dłoń na piersi. Jestem na zmianę bladolicą zbrojną, wdową z lasu i wojowniczką królową mocką. To cudowne żyć codziennie innym życiem, mój drogi. Okej. Okay. Czy biesiada gwiazd przyjmuje nowych członków?
Ależ oczywiście, dobra sztuka to balsam dla duszy, a my chcemy zaoferować prawdziwe doświadczenie teatralne jak największej liczbie osób. W takim razie, kogo angażujecie? Przyjmujemy każdego, kto będzie najlepiej pasował do roli, bez względu na wiek, wzrost czy doświadczenie. Jak długo członkowie pozostają z wami? Dopóki są w stanie sprostać wymaganiom roli, wygładza niesforny kosmyk włosów. Prawdziwe aktorstwo potrafi być wyczerpujące, więc niektórzy wytrzymują krócej niż inni. Okay. Czyli nic więcej nam nie powie. A szkoda, mamy tutaj również Kadala. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. No to nie, nie chcesz, to nie. Oczywiście przejdźmy w ten tryb szukania. Dubler, dubler, dubler. Nie, dublerzy niestety nic nie chcą nam powiedzieć. Ta Lugdala również. Dało nam się znaleźć tutaj tą pierdółkę, o której wspominał ten cały... Już nie pamiętam, jak miał ten chłopiec, który tam sobie stał. I poszukuje miecza. Justycariusz. Dobra. Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do tak zwanej karczmy gęsi lis. No i dobra, tu mamy rynek, z tego co już mi kojarzę. Tak jest, otrzymano 150 punktów doświadczenia za to, że odnaleźliśmy ten rynek. Nermer, tutaj mamy jakichś zawodników, którym możemy przyjrzeć się duszy. Porozmawiamy po kolei, najpierw zacznijmy od Lory. Młoda kobieta stoi przy wozie, wielkie. Jasne oczy, którymi obserwuje tłum, przenosi teraz na ciebie. Nie spiesz się, wędrowcze. Jeśli szukasz zaczarowanych zwojów lub odzieży, trafiłeś we właściwe miejsce. Okej, masz może sztylet ze stali marchiańskiej? Lora staje na palcach i wskazuje na kram między schodami. Chodzi ci o Igruna. Widzisz tego wysokiego Aumuauanina? On sprzedaje broń. Czy czymś jeszcze mogę służyć? Zapytuje Lora. Oczywiście, pokaż mi swoje towary. Pieczęć wiary. Co to? Wyłącznie dla kapłan. Dodatkowe użycie zaklęć. Kurczę, spoko pierścień. Tylko, że cena też jest również spoko. Pierścień Teldy. Wyłącznie mag. Czyli takie klasowe bardziej. Hard Reflex. Wola. Spoko pierścień następny. Tylko, że nie są najtańsze. Tutaj te rzeczy. Zwój obronu, zwój paraliżu, jeś. A co to? Jesionowa kamea. To dzieło sztuki stworzone z jednego kawałka jesionu. Z przodu wyryto wypukły relief, przedstawiający niesamowitą, piękną postać stojącą pod dużym, powykręcanym drzewem. I twarz odwrócona jest lekko w stronę patrzącego, tak jakby właśnie zauważyła jego obecność. Czyli on coś sobie przywołuje po prostu del Magana. Dobrze byłoby sobie takie rzeczy pokupować z czasem. Tylko kiedy ja uzbieram 15 tysięcy golda, to trudno powiedzieć. Cała masa rzeczy alchemicznych. Jedne droższe, drugie tańsze. Swoją drugą tą alchemią też powinienem się trochę zająć. Szkoda, nie posiadam żadnych zestawów obozowych. Chciałbym sobie coś nabyć takiego. Tylko najlepsi żołnierze patrolują pałac, stwierdza Justycjariusz. Mamy tutaj kupca również Narmera, który uśmiecha się promiennie. Dobrze trafiłeś, wędrowcze. Interesuje cię zakup pożywienia na podróż? Okej, tradycyjnie zapytajmy go o sztylet ze stali marchiańskiej. Narmer patrzy zdziwiony. Przykro mi, ale nie handluje bronią. Mam tylko warzywa, owoce i mięso. Interesuje cię coś z tego? No jasne, pokaż mi swoje towary. Smucze jajo i smucze mięso. Dobra, nawet na to nie patrzę. Stanowczość plus 3, moc plus 3. I ma zestawy obozowe. Dobra. Oczywiście więcej nie mogę kupić, mamy już komplet. Dwa kupiłem wtedy w gęsi i lisie. Smucze jajo. Raczej nic więcej nie posiada ciekawego. Spodziewam się, że ten Igrun będzie miał ten kurczę miecz cały. Igrun stoi przy kramie, polerując pałasz. Skóra wokół jego oczu pomarszczona jest z upływem lat.
a mięśnie rąk są węzłowate i wysuszone. Jednak trzyma broń bez wysiłku. Kiwa głową w twoją stronę. Przyszedłeś pooglądać? Nie znajdziesz lepszego wyboru zbroi i broni w całej Zatoce Buntu. Poza ofertą Sonhild oczywiście. Po czym uśmiecha się szelmosko. Dobra, co jest takiego niezwykłego u Sonhild? Skoro już o tym powiedział, niech skończy. Działa w sali odkrywców. Wskazuje kciukiem za siebie. Handluje najlepszym sprzętem w mieście. Ale Venant trzyma ją krótko. Rezerwuje jej świetne wyposażenie dla wyprawnych rejestrowanych, członków dwunastki i każdego innego, kogo sobie upodoba. Dobrze wiedzieć, co masz na sprzedaż. No i oczywiście tu mamy jakiś super łuk. Krasnoludzki klan Langmyhr. Wrażenia po 4, trafienia krytyczne mogą spowodować ogłuszenie. No, ciekawa sprawa. Dziedzina zagubionego Tchaina. To też pewnie jakaś spoko opcja pika. Zasięg broni dosyć duży. Przerwanie. Okej. Estok Halabarda. Tak widzę cenowo raczej. Cenowo nie jest... Kurczę, to ma szczupaka. Średni pancerz. Redukcja obrażeń 7. Cięte kute zimno. Całkiem duże odzyskawanie gotowości. Kurczę, minus 35% tylko. Lina z kotwiczką, wytrych pochodnie. My to posiadamy wszystko, z tego co kojarzę. Ale nie widzę u niego tego... Rozbita gwiazda. Młot bojowy. Nie widzę u niego tego miecza, którego ten gość chciał. Ale może dlatego go nie widzę, że po prostu tu. No właśnie, to zadanie jakby zakończyłem, nie godząc się do końca, dostarczając mu tego miecza. No dobra, tych zawodników sobie opuścimy. Kurczak, łykam. Co mamy tutaj? Teraz zobaczmy sobie tą mapę. Czyli tak, gęsi zbyliśmy, rynek byliśmy. Tutaj kurczę, tak naprawdę nie wiemy, co my tu mamy. Możemy tu po prostu wejść. Sala odkrywców. Dom Purniska. Tutaj mamy zanieść ten pierścień. Może zróbmy to. Mach objawionych tajemnic. Dorminatorium skrybów. Dom Lundali. Dobra, ale jak już tu jesteśmy, to wejdźmy do środka. Tak z ciekawości chciałem zobaczyć, co tu ciekawego się znajduje. Nie jest to oznaczone na mapie w żaden sposób. Melina złodziei. Okej, trzeba znowu coś zamienić na słowa. Jaki Langden. No dobra, wszyscy znają plan. Po ścianie i przez okno. Zgarniemy klejnot dla ślicznego lordziątka i załatwione. Słuchaj, krasnoludzie. Jeśli chcesz, żebym... Langden, mamy towarzystwo. Zauważa Daisy. Witajcie! He! Krasnolud chowa pistolet za plecami i przygląda ci się podejrzliwie. Szukasz kogoś? Brudny Rigbert zapytuje. Bo to nie jest najlepszy... Langden wybucha. Idioto! Oni pewnie trzymają z rycerzami tygla. Popełniłeś wielki błąd, przychodząc tutaj. Unosi broń. No dobra. Skoro nosisz broń, mistrzu Langdenie, to cię teraz tutaj lekko pyrgnę. Niezłomny. Tutaj warto byłoby tego gościa pomału zacząć atakować. Jedziesz sobie tu. Sagani sobie oczywiście pojedzie tu. Tumak również pojedzie tu. Kana również pojedzie tu. I Alodh. Niech pojedzie tu. Zobaczmy. Dobra, jakieś akcje miały miejsce. Londer widać jest wytrzymały. Ten brudny Rigbert raczej zaraz padnie. Tego niestety nie jesteśmy w stanie określić chwilowo. I Daisy. No dobra. Alot już zaczyna coś kombinować, kręcić, czarować.
Sagani oczywiście dalej niech atakuje tego pacjenta. Niezłomny. Niezłomny. Zobaczmy, zróbmy sobie taki myk. Spróbuj go jeszcze raz przywrócić. A, tu walczysz z tamtym. No dobrze, to zostań tutaj przy nim. Czym się nie przejmuj. O, zrobimy tak. Dobra, i tu Mac tutaj sobie ogarnął temat. W takim razie zajmijmy się tą Daisy całą. Aha, w ogóle tutaj coś mnie opanowało. Opanowało lisa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem wchodząc tutaj, bo spodziewam się, że było związane z nimi jakieś zadanie. Ale to już jest bez większego znaczenia. Tu Mac, jedziesz tu. Kana, jedziesz tu. Wszyscy jedziecie tu. Daisy, niestety przykro mi, ale skrócimy cię o warkocz. Okej, czyli ogarnęliśmy temat. W takim razie zabieramy to, co z niej zostało ciekawego. Listy złodziei. Nasz kontakt w posiadłości Raymonta pozostawił otwarte okno na pierwszym piętrze. Potwierdził też, że serce Białej Marchi znajduje się w ukrytej komnacie. Zbierz drużynę i ruszaj w drogę do paprotnego brzegu, zanim Lord Raymond przyniesie klejnot. Niejaka AD, albo niejaki. Dodano misję, zadano wykonanie. Zadanie wysokiego ryzyka to się ładnie nazywa. A co to? Mięsko. Oczywiście mięsko bierzemy. Tu jakieś stiletto, kamień księżycowy i złoty słol. Bierzemy naturalnie również. Nawet mieli pistolety, spoko, wytrychy, zbroja łuskowa, miedziany pant. Dobra, przejdźmy sobie tutaj, skoro są tu złodzieje, spodziewam się, że mogli coś poukrywać. A simple test. Okej. Dobra, coś tu mamy, tylko adra. Ale niech będzie, może się przyda w przyszłości. Co tutaj? Jakie łóżko zajebiste mają chłopaki, dziewczynki. Czy mieli właściwie, bo już teraz w tym momencie można zdecydowanie określić, że ich stan uległ diametralnej przemianie i zmianie. Na posłaniu widoczne są ślady zaboconych butów i plamy po piwie, czyli skakali. I pili jednocześnie. Nałogi. Dobra, książeczki żeśmy pozbierali, nic więcej tutaj nie stwierdzam. Niestety. A może i stety. I tak dużo żeśmy tutaj stąd wynieśli. No dobra, opuszczamy to miejsce. I teraz tak, wydaje mi się, że przed tym domkiem zakończymy sobie. Zobaczmy sobie jeszcze tylko zadanie, które nam się zaktualizowało. Zadanie wysokiego ryzyka. Dowiedziałem się o planie obrabowania arystokraty z paprutnego brzegu Lorda Raymonta i o liście szczegółowo omawiającym każdy etap przedsięwzięcia. Powiedz komuś o planowanym skoku. Niechcący pokrzyżowałem plany niedoszłym złodziejom, kiedy natknąłem się na ich kryjówkę. List, który mieli przy sobie, zawierał instrukcję na temat włamania się do posiadłości Lorda Raymonta i wykradzenia serca Białej Marchi, cokolwiek to jest. List prawdopodobnie zainteresowałby zarówno Lorda Raymonta, jak i kogoś o inicjałach AD. A, no ja już tutaj chyba kojarzę generalnie. Pójdziemy teraz sobie w tym zadaniu w stronę właśnie Lorda Raymonta, bo w poprzednim let's playu, którym sobie tworzyłem, przyszedłem w stronę rodu Dumeleonów. I oni tutaj teoretycznie... Ktoś jest od nich z tym inicjałem AD. Ja już do końca teraz nie pamiętam, bo było to jakiś czas temu. Ale to jest bez najmniejszego znaczenia w tym momencie, bo tak pójdziemy sobie w stronę naturalnie Lorda Raymonta. Zobaczymy, jak to się ułoży. Dobra, w takim razie ja pomału się będę żegnał. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Jeżeli się podobało, zostaw również kciuk w górę i komentarz. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku
Zagrajmy w Pillars of Eternity. Cześć.